Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, drugi już odcinek dziś jest z gry Dungeon Crawler, czegoś tak. No i tak, jak ostatnio graliśmy z Sir Banalotem, podstawową postacią, no poszło jak poszło. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak, polecam obejrzeć poprzedni odcinek. Dzisiaj testujemy postać numer 2, podkreślam. Nie jest to finalna reprezentacja danej postaci, bo jest to nadal demko, które jak już sam tytuł poprzedniego mówił, odcinka, no jest tak grywalny, jakby to była pełna gra. No ale tak, dzisiaj gramy z Scrappym. Scrappy będzie miał trochę mniej życia niż Sir Banalot. I nie będziemy mieć 5 bloków gratis na początku każdej rundy. Zamiast tego drugi nasz szpon w chwytaku zawsze będzie dużym magnesem. I dostajemy siłę ze zbierania metalowych przedmiotów, 5 naraz. I tak, Scrappy. Scrappy to dziwny kuzyn Sir Banalota, który jest bardzo zafiksowany na punkcie metalu. Prawdopodobnie dlatego, że dosłownie został wychowywany, czy tam wyrastał na złomowisku. Tak czy inaczej, talia nasza się nie różni. Chociaż talia to też dziwne określenie, raczej rzeczy, które mam w swoim chwytaku. A za wygranie dostaniemy w nagrodę magnesowy chwytak. Co powoduje, że dosłownie pierwszy chwytak w naszej każdej turze będzie właśnie magnesem. Znaczy mówiąc, będziemy mogli zrobić to samo, co on ma na drugim chwytaku, na każdy pierwszy chwytak innych postaci, jeśli nam to się wylosuje. Ale tak czy inaczej, zaczynamy. Jak grać, to akurat nie jest potrzebne, bo to już wiemy. No i zaczynamy. Piękna walka. I tak, mamy dwa gluty, które będą chciały nas atakować. I tak, skoro ataki możemy brać łatwo drugim chwytakiem, bo to jest magnes, to w pierwszym chyba powinniśmy się skupić na zbieraniu tarcz, które są drewniane. Pięknie, pięknie się udało aż jedną tarczę chwycić. Bo co, ten jest dosłownie magnesem, więc tylko metalowe może zbierać. I tutaj, no, za dobrze, że to też się nie udało, bo mamy tylko 3 rzeczy. Ale to było najwięcej tak, ile mogliśmy wziąć ze sobą naraz, więc tak. Obrażenie dostajemy jest spore. Ale to wszystko wina tego, że nie dało się tego jakoś lepiej chwycić. Dobra, spróbujmy znowu jakieś tarcze i no, nic! Gro, czemu to robisz? Proszę cię. Zlituj się chociaż trochę. No ale dobra, chwytamy. I mamy 4 rzeczy. 3 sztylety i mieczyk, czyli niestety nie ubijemy wszystkich, ale przynajmniej pierwszego wroga eliminujemy, więc jej. Tylko 9 obrażeń na twarz. Mogło być gorzej. I teraz cyk. 2 tarczki, super. I teraz, jeśli udałoby się złapać tylko miecza, to chyba wygramy. U miecza się nie mile bije 10, a jeśli się chwyci tylko jego, to on ma podwójne właściwości. Więc bierzemy tylko miecza na magnes i... Przepraszam mnie bardzo. Czym ja sobie zasłużyłem na to? Przepraszam mnie bardzo, Grol, naprawdę, czym ja zasłużyłem sobie na taki okrutny los? Miecze utknął. Ale dobra, na szczęście i tak to... Chciałem powiedzieć, że i tak to ugramy, ale jednak nie. Okej, jednak się udało. I dobra, co my tu mamy? Karta kredytowa, już mi się podoba. Zadajesz 1, wydaje 5 monet, żeby zwiększyć obrażenie permanentnie o 2. Świetne. No ale jest to plastik. I eteral, czyli tylko raz na walkę. A tutaj z drugiej strony mamy też eteryczne, ale metalowe. Zadaję 2 obrażenia pierwszemu i daje nam 1 unik, co to powoduje? O, unikasz ataku i dosłownie zmniejszasz unik o 1. Weźmy. Bo nie będzie nam w żaden sposób przeszkadzać. A wręcz przeciwnie, jestem skłonny powiedzieć, że nawet nam to pomoże. W ogólnej rozgrywce? Więc dobra. Pierwsza tura, 3 tarczki, pięknie, pięknie. I teraz tak, czy dam radę tym magnesem złapać 5 rzeczy na raz metalowych? No jest... Nie, mamy to. Mamy to, więc proszę. Złapaliśmy tak dużo rzeczy, że nam weszła siła. Piękne, piękne. I teraz tak. Uda nam się to ponownie, nie jestem pewien. Dlatego do bezpieczeństwa spróbujmy złapać choć tarcze. I
Czy dostanie podwójny blok? Tak, okej, to warto wiedzieć. Te tutaj wełęki, jakby je najłatwiej nazwać, nie liczą się jako przedmioty, nawet jeśli chwytak je złapie, więc super. Dobra, no i teraz 4 sztylety. Nie wystarczy co niestety na to, żeby dobić dziada w postaci lodowego gluta, ale no teraz to już nie ma szans, żebyśmy tego nie zrobili. Nawet jeśli pierwszy chwytak to zepsuje, to drugim byśmy to wykończyli. A co za tym idzie? Sukces! To bez otrzymania obrażeń jakichś wielkich. My nawet nie wiem, czy jakiekolwiek otrzymaliśmy i... O proszę, zaczyna się. Warhammer. Naciągnąłem 10 obrażeń, 5 bloku. Metalowe. Świetny przedmiot dla tej postaci. No i pierwsze losowanie naszego gratisowego perka. Czyli jakby umiejętności pasywnej, która będzie się zaliczać na każdej rozgrywce w każdej chwili. No po prostu cały czas. I co nam się tutaj wylosuje do wyboru? Pierwsze dwa. Hard Hits albo Golden Armor. A weźmy 5% czas na kryta. Nie wiem, jak kryty tutaj działają, ale weźmy. Bo czemu by nie? I tak, dwa gluty ogniste. Okej, w takim wypadku pierwsza runda oczywiście tarczy próbujemy. Dwie zwykłe. Mogło być lepiej. A z drugiej strony też mogło być gorzej. I okej, teraz robimy super extra power potężną runę. Bierzemy młota. Bierzemy... Chciałem powiedzieć, że bierzemy kasetę, ale... Wow! Wszystko mi uciekło. Po prostu wow. Gra mnie nie lubi definitywnie. Definitywnie gra mnie nie lubi. Ale tego to już spodziewałem po pierwszym epizodzie, że gra mnie nie lubi, bo tam też takie dziwne akcje się działy. Więc spróbujmy ponownie teraz, czy się uda. Oczywiście ten sztylet musiał wypaść po to, żebym nie dostał tego, jak to się nazywa. Bonusu do siły. Ale na szczęście to już nic nie zmieni. Już ponieważ jeśli mi się wszystko uda, to wygraliśmy, a jeśli mi się wszystko nie uda, to i tak chyba wygramy. Miejmy nadzieję, że moje mózgowe kalkulacje są prawidłowe. Że dwa sztylety i miecz wystarczą. Jeśli nie, to dostaniemy trochę obrażeń. I uwaga... Aha, dostaniemy obrażenia, bo oczywiście liczyłem. O jedno większe obrażenie za sztylet. Ale dobra, starczy tego. Starczy tego. Tarczka i krótki miecz. Czy to jest wystarczające? Powinno być. Nawet na pewno będzie, no, wiecie o co chodzi. I teraz tak. Złoty sztylet. Albo wtykająca bomba. Bomba. Oczywiście, że bomba. Będziemy sobie na magnes złapać bombę i potem będziemy po kilku minutach eksplodować, zdając big damage naszym oponentom. Tak, a teraz chwytaku, proszę przynieść mi jak najwięcej butelek. Dziękuję. I prawie pełne zdrowie. Czyli pierwszy bossu, którym będzie wredna roślina, tak chyba najłatwiej byłoby mi to nazwać teraz. No, zostanie chyba z łatwością pokonany. I teraz tak, udało się nawet złapać wszystko to tak, jak chciałem. Sprawdzanie niestety bez bomby, ale... Na bombę jeszcze przyjdzie czas później. Na razie chcę po prostu łapać... O. Obronę i atak. Chociaż okej, jestem trochę głupi, ta obrona tu nie była nawet potrzebna. No ale trudno się mówi. I co tu mamy? Kolce. Kolce i obrażenia, okej. Okej, o tym nie pomyślałem, że może mieć kolce. Ale tak, teraz mam tarczę i kasteta wreszcie. I tak, nawet jeśli będzie miał tu swoje głupie kolce, to chyba damy radę. No dzięki unikowi z kasteta w tej rundzie damy radę, na spokojnie. No i przy okazji mam bombę, niestety młota nie złapałem, ale... Nie ma to końca świata, ani żadnej tragedii, najważniejsze, że mam bombę. I teraz najważniejsze pytanie, czy bomba wraca? Wraca, czyli dobrze zauważam, że nie było eteryczności. Oj tak, oj tak, oj tak. Pytanie tylko, czy warto łapać bombę co chwilę, czy to nie będzie odświeżało, bo jeszcze bardziej wydłużało czasu trwania. Sprawdzimy. Jeśli będzie odświeżało, to niestety ta bomba może trochę nam mieszać w plany. Ale jeśli będzie
zwiększał obrażenia albo nakładał nowy. Okej, nakłada nowy. To w takim razie fajnie. Tak chcę rundę łapać te bomby. I dosłownie nie przejmować się niczym. I teraz tak, tutaj... Może się uda? Proszę, proszę, nie wypadnij. Nie wypadnij, młotek. Oczywiście, że wypadł. Ale czy jest tak tragicznie? Nie powiedziałbym, bo wypadł w miejscu, w którym tak byśmy zrzucali Magnesa. I... Dobrze. Trafiliśmy 5 rzeczy metalowych w jednej rundzie, więc dostajemy bonus do siły. I nawet bomby nie zdążyły eksplodować, a my już wygraliśmy. Teraz co tu mamy innego? 10 bloków pomiędzy rundami, więcej fluffu, czyli tych wełenek, czy 3 kolce. 3 kolce wydaje mi się być lepszym pomysłem i teraz najważniejsze pytanie, czy mam coś dobrego do ulepszania? Teoretycznie bombę. Chciałbym zobaczyć, jak się ulepsza. No i może ten kastet. Dobra, w takim wypadku idziemy znowu tą nudniejszą ścieżką, czyli taką prowadzącą do tego, do kowala, a nie do maszyny na handel i hazard. I dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Pierwsza runda, pierwsze chwycenie. 2 tarcze i sztylet. Chyba to jest dobry chwytek. Powiedziałbym, że dobry chwytek. Teraz próbujmy młot, kastet i 2 sztylety oczywiście. Zamiast 2 sztyletów mamy 3, ale kastet musi uciec i... Wow! Udało się przyblokować wszystko. I jeśli zbieramy teraz takie dziadzostwa, to dostajemy truciznę. Czy się tym przejmuję? Ne! Pierwszym po prostu chwyćmy to samo co ostatnio, czyli 2 tarcze i sztylet. A co zrobię z faktem, że mogę się zatruć? Nic. Bo uwaga, uwaga. Nie wiem, czy jesteście tego świadomi, ale nie mogę się zatruć. Właśnie dlatego, że mamy pięknego Magnesa. Który nie łapie takich dziadostw, które są materiałowe, co ciekawe. Dziwna klasyfikacja. Ale dobra. Jak widać... Nasze chwytanie nie jest aż takie wspaniałe. A jednocześnie radzimy sobie świetnie. Dlaczego mówię, że nie jest najwspanialsze to chwytanie? Proste. Ta maszyna nas nie lubi. Zabiera nam wszystko. Nasze marzenia i sny. Pilnuje, żebyśmy dostali najgorsze rzeczy. Ale no. Tak, reasumując to, co mówiłem wcześniej, po prostu jesteśmy odporni. Pierwszy chwyt, nieważne co zrobi, drugi zawsze nam przyniesie obrażenia. Bo... Magnesie, zdradziłeś mnie. Okej, dobra, przepraszam, Magnes, jednak nie zdradziłeś, jednak jesteś spoko gość. Ale widzieliście? Prawie nam tego głupiego, złego, niedobrego przyniósł zarodnika grzybowego. A teraz tak, ręka Midasa zmienia fluff w złote monety. Biorę. Zobaczymy, jak będzie działać. I uwaga, złote monety. Ej, patrzcie! Złote monety się liczą jako metal. Wiecie, co to oznacza? Pomocą ręki Midasa możemy bez problemu zaliczać się wymogi dostania bonusu do siły. No i oczywiście, o ile będzie nam chwytak działał i to przynosił. Okej, okay, dostaliśmy kasty, dostaliśmy monety i... Okej, okay, monety się nie liczą. Szkoda. Myślałem, że będą się liczyć do ilości schwytanych rzeczy. Ale warto wiedzieć. I teraz zaczyna się problem, dostaliśmy kolce, które są metalowe. Więc tak, chyba byśmy musieli... Mam zrobić taki trochę... gorszy chwyt. Naprawdę chwytak. Naprawdę musiałeś złapać tylko kolca. No cóż. Całe szczęście Magnes mnie przynajmniej nie zawiódł. Ale mieczek już tak. Bo zły niedobry mieczek, widzicie, znowu mi utkuł na poręcz, że tak to nazwę. Dobra, mamy tarczę. Teraz, jeśli mamy to ugrać dobrze, muszę chwycić tutaj. Tu chyba nie będzie ryzyka, że złapię kolce. Mhm. A mam już tylety, mam monety, mam bombę. I może...
Przepraszam bardzo, ten kolec nie powinien się chwytnąć, no. I dobrze. I dobrze, że sobie jednak zdecydował spaść. Gdyby tego nie zdecydował, to bym uznał, że to są cheaty, pomówienia i że to jest nielegalnie schwytane. I byłbym jeszcze bardziej słony na tę grę niż jestem teraz. Okej. A teraz tak totalnie poważnie. No niezbyt niebezpiecznie dużo obrażeń tutaj dostajemy, muszę przyznać. I wow. Jeszcze więcej ich dostaniemy, super. Po prostu. No ale dobra. Niech się dzieje, co się ma działać. Ważne, że i tak jakoś to ugrywamy i teraz... Okej, to jest nie najlepsze, ale magnes. Oj tak, magnes. Teraz co się stanie, jak to ulepszymy? Okej. Fajne, ale nie aż tak bardzo warte, jak tak patrzę. Co się stanie, jak ulepszymy magnes? To wielki zasięg, a tutaj... Wow. Więcej monet. Niestety nie ulepszymy obu, a bomba? Po dwóch turach. Wiecie co, zacznijmy od ręki Midasa. W ten sposób, co by było, nie było, ręka Midasa będzie nam generować zdecydowanie więcej monet. A propos takich rzeczy, patrzcie tam. Patrzcie na to, magnes złapał prawie wszystkie rzeczy, które mógł złapać. Teraz tylko z magnesem złapać magnes i jeśli dobrze pójdzie, to nie dostaniemy milion monet, to jeszcze milion innych rzeczy. No i to się nazywa dobre chwytnienie. Cie! Mogło być lepiej. Mogło być lepiej jednak. Mogło być lepiej. Ale i tak. Chwytnięcie mega. A teraz jeszcze jak magnes się powiększył. Łatwiej będzie chyba to wszystko złapać. No i teraz te wszystkie monety będą nasze. Czy wy to zobaczyliście? Nie. To się zaczyna już robić niemożliwe. Ja myślę, że przez to, że wziąłem magnesa, teraz nie będę mógł nic zrobić, bo wszystkie po prostu rzeczy będą wracać tutaj przez magnesa. Dobra, udało się chyba, udało się? Tak, udało się. Dobra, mamy to. Mamy to. Teraz co się stanie znowu? Powiększy nam tarczę, młotek i to tyle. Dobra. A to w pierwsza runda złapmy tego młotka, skoro i tak jest olbrzymi. Druga runda bierzemy magnesa i jego otoczenie. Pięknie. I wszystko utkło na poręczy. Klasyka. Wydaje mi się, że to jest jedna z świętych zasad tej gry. Jeśli coś się może utknąć na poręczy, zawsze tam utknie. Dziękuję, chwytak. Przynajmniej ty to udało ci się udało ci się to zrzucić. Tobie. Rzeczny chwytak. Dobra, teraz tylko, żeby tego nie zepsuć, łapiemy młotka. Młotek wpada do wyjścia i wygrywamy to. Ale niestety nasze zdrowie jest krytycznie niskie. A zaraz idziemy na szefowalkę, więc nie będzie łatwo. Ale dobra, zbrojka. Teraz ona będzie nam dawać fajne efekty. Czyli to, że jak będziemy teraz... jak to się nazywa? No, na początku każdej rundy dostajemy 3 bloku. Za każdym razem, jak ją złapiemy, to się większa 3. Więc świetnie będzie. I teraz tutaj, czy możemy sobie pozwolić na coś takiego? Możemy. Pewności, że jednego ataku unikniemy, jeśli wpadnie nam kastet, a drugi przyblokujemy. No i świetnie, idealnie. Nie dosyć, że to jeszcze udało się zrobić siłę, więc jest pięknie. To była dobra runda. A tak, zapomniałem, że ta ryba będzie nam dokładać kolców. A jeszcze bardziej to nie pomyślałem o tym, że magnes będzie chciał te kolce łapać, więc spróbujmy. Okej, pozbyć się magnesu. Tak, żeby nie łapać kolców. Dobrze. I teraz... Najgorsze chyba za nami, więc spróbujmy złapać monety, bombę i zbroję. Przy użyciu magnesa.
O proszę. Nie, nie, kolce, nie. Fajnie, bomba i zbroja sobie poszły, a zamiast tego złapaliśmy trochę kolców. Wspaniale po prostu. Ej, wspaniale. Jeszcze co niektóre rzeczy będą nam teraz skakać po naszej maszynie. A pięknie po prostu. Ale mimo tego, że będą nam skakać, wydaje mi się, że... Tak, jesteśmy w stanie to wygrać. Tylko bezpieczniej będzie... Ha. Bezpieczniej chyba będzie bomby i młotek. Niż szansa na to, że złapiemy kolca, więc tak... Młotek, bomba, okej. Okay. Dostaniemy tutaj niewielkie obrażenia, chyba 3 punkty, jeśli się nie mylę. Tak, dokładnie 3. I teraz jeden dobry chwyt. Niczego więcej nam trzeba. Jeden dobry chwyt, który nam to zakończy. To nie był ten dobry chwyt. Jeśli dostaliśmy trochę bloku i tak dalej, ale to nie jest to. Ale dobrze, już przyjmiemy te obrażenia na klatę. Z racji złapania kolca, bylebyśmy tylko to w końcu mogli zakończyć. No, no nie dostaniemy kolca, wpadł ostatni. Świetne. I czy teraz mam tutaj coś fajnego? Nie, więc może reroll? Kolejny magnes? Nie powinienem, ale... A weźmy, weźmy. Będzie fajnie. I... Rycerz, komandor, dowódca zakonu... Obrono dużo. Albo mi się wydaje, albo go ostatnio też widzieliśmy, więc... możliwe, że tutaj się w ogóle... Póki co... no, finalne pojedynki poszczególnych pięter nawet nie losują. No i jakby tak było, to też... Powiem tak, trochę szkoda, ale nawet mnie to wyjątkowo nie zdziwiło, więc to jest jeszcze nadal demko. Więc nawet jeśli nie będą losować, to i tak to jest już świetna produkcja i... Nie będę tego krytykował. Po prostu fajnie by było, gdyby się losowali. Ale naprawdę wydaje mi się, że już to było ostatnio. I swoją drogą, tym razem widzicie, jak piękne losowanie się trafiło na naszym chwytaku. Piękne po prostu. Złapaliśmy wielkie nic. Ale za to muszę pochwalić Magnesa, że sobie świetnie poradził. Gorzej tylko, że otrzymamy 10 punktów obrażeń. A nie, nie otrzymamy, bo mamy unik za kastet. Zapomniałem o tym. Świetnie. O, i teraz tak. Chyba nie ma za bardzo czego łapać, nawet jak tak patrzę. Ale spróbujmy chociaż zbroję złapać. Okej, mamy zbroję, tarczkę, sztylet i duży miecz. Czy on krótki miecz, to w sumie jest nieduży miecz. Ja nie wiem, czy długie miecze są dostępne tutaj. Jeśli są, to ciekawe, tylko jakie będą mocne. Patrzę na to, że krótkie miecze są dosyć potężne, że... Dali! Czy wy widzieliście, co te magnesy zrobiły z moim chwytnięciem? Okej, czyli magnes przy magnesie powoduje, że będą robić wzium przedmioty i będą uciekać. Understandable. Właśnie tylko, że musimy jakoś i tak chwycić i przenieść, bo jeśli tego nie zrobimy, to... No nigdy nam się nic tutaj nie uda. Nic na szczęście się teraz udało, więc jest dobrze. Gorzej, że mamy minimalnie za mało obrony. Uff. Wielkie uff. Chyba to przegrywamy. Chyba tak, chyba to przegrywamy. Bo nie widzę szans na to, żebym to mógł jakoś odratować. Czekaj, gdybym tutaj nie chwycił tego, a zamiast tego chwytał tarczę, to może jeszcze coś by wyszło. Ale obecnie mamy 21. On bije za 39. A, nie ma szans. Może ja tutaj teraz zlamiłem? Może tutaj gra zlamiła? Ciężko mi powiedzieć. To w sumie gra była tak stworzona, że nie dało się tego odratować. Tak czy inaczej, przegrałeś. Połóż miał lepsze szczęście następnym razem. I tak, no niestety. No niestety. Przegraliśmy, więc... Nie rozkręcił się nam tutaj nasz złomek, jak można go w sumie przetłumaczyć na polski. Szkoda trochę. Naprawdę wielka szkoda. Ale powiem, że mimo tego mamy tutaj te 25 minut materiału, więc zakończymy to na tym. I tak...
Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o nim. Moim zdaniem fajna postać, chociaż trzeba grać dużo ostrożniej, przez to, że no, pierwszy chwytak jest jedynym, który można nam te tarczki zbierać. Ale za to, jeśli chodzi o łapanie obrażeń, bardzo przyjemny, bardzo potężny, no Magnes bardzo łatwo zbiera te rzeczy, ale czasami nas potrafi zdradzić. Ale okej, okay, tak czy inaczej, następny odcinek, jeśli będzie, będzie przy użyciu Feliny i zobaczymy, na czym będzie polegała gra pod zwierzaka. Bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj mam właśnie jakiegoś Krimpaw, czy jakąś Krimpaw. Tak czy inaczej, ma 4 siły, atakuje najbliższego wroga, z każdym razem, kiedy zostajemy zaatakowani i nie może być atakowana przez wrogów. Więc tak, to jest jedna rzecz. Druga, wszystkie bonusy do siły są dawane pierwszemu naszemu zwierzakowi, czyli tym, co mu Krimpaw. Mamy 2 pierścionki siły na start, tarcze i laserowe wskaźniki, które powodują, że zwierzak atakuje za jedno obrażenie. Przy czym wszystkie zwierzaki, to jest ważne. Więc jeśli będziemy mieć jakimś czasem ich więcej, to wszystkie zaatakują, więc fajne. I za jedno obrażenie, ktoś powie, to jest nic. Ale Krimpaw ma 4 bonusowe siły na start. Więc będzie być co najmniej za 5, a może więcej. Ale tak czy inaczej i... o! But so far she has only managed to tame a house cat. Okej, okay, czyli Krimpaw to będzie kotek domowy. Tak czy inaczej, na tym kończymy epizoda. No i... trzymajcie się. Hej, hej.